Witam, to jeszcze raz ja z kolejnym tematem, który chciałbym dzisiaj poruszyć. To są media, które są tutaj. Tym razem chciałbym parę słów powiedzieć o nadawcy radiowym tutaj. Czyli Radio Konin FM, lokalnie najbardziej roztańczone radio w regionie, pewnie, że lokalnie i takie fajne inne hasła, strona ogólnodostępna, więc mogę wam udostępnić, zaraz udostępnię ekran. Tylko muszę najpierw nasze logo wyłączyć, żeby... Poczekajcie, nie to. To jest to. To jest wyłączone nasze logo. Zobaczymy teraz. Ekran udostępniony. Słuchaj w Koninie na 104,1 FM. Sam słucham. Raz pamiętam, że skomentowałem, pozdrawiając ich bardzo serdecznie, że jest radio Stacja Mikrofonia, działające w Koninie jako prywatna inicjatywa moja. Nic złego nie napisałem, po czym panowie i panie zablokowali mnie na Facebooku. Po tym jak właśnie to uczyniłem, parę razy próbowałem się dodzwonić, ale no, raz się dodzwoniłem do pana Piotra Trzmila, akurat, który czyta bardzo sympatycznie wiadomości, które, jak mówię, słucham. Tylko pytanie, dlaczego akurat w tym znienawidzonym przez media w tej chwili już zablokowało mi możliwość komentowania jako Łukasz Cieślak. Nie wiem, jakie przestępstwo popełniłem. No być może firma, która zarządza, czyli spółka ubezpieczeniowa, która bardzo posiada fajny sprzęt, zresztą takie to lokalne radio, że ma spółkę warszawską. Ale przykre to, że mnie zablokowali, bo ja naprawdę nic złego nie powiedziałem na temat tego radia. Widocznie taką mają politykę. Tutaj jeszcze możemy wejść. Informacje o nadawcy. Na zielono, piękna. Można powiedzieć wręcz tak selenowo wręcz. Tutaj w związku z koncesją, numer koncesji mamy. Na terenie Konina i okolic i oczywiście też internetu, tak jak moje radio. Mamy tutaj prezesa zarządu. Strona internetowa, adres poczty elektronicznej, na którą w ogóle nie odpisują. Spółka zajmująca się właśnie ubezpieczeniami
Więc jeżeli macie samochód i chcecie ubezpieczyć, to do państwa możecie się zgłosić. Takie to lokalne media, które nie są tak naprawdę lokalne, a zamykają się na ludzi, bo tylko powiedzmy powiedzieli, to nawet nie była reklama, żeby słuchać mojego radia, tylko po prostu pod nazwą stacja Mikrofonia pozdrowiłem słuchaczy i po czym zablokowali mnie jak wręcz jakiegoś przestępcę, co jest dla mnie przykre, bo naprawdę nic złego nie zrobiłem. Można powiedzieć, że dzisiaj się odważyłem po tej całej zawierusze, że wszyscy chcą wszystkim wolność odebrać, wspaniałym mediom konińskim, które są tacy najlepsi i tacy zajebiści. Także ta obecna ekipa i ten obecny właściciel tak postępuje z osobami, które po prostu tylko pozdrawiają i mówią, że rzeczywiście lokalne działanie, które jest prowadzone przeze mnie, niezarobkowe tak naprawdę, ewentualnie zarabiam na to, żeby, czy dostaję darowizny na to, żeby to jakoś utrzymać i mieć na muzykę i na tą licencję internetową na Zajc. No ale widocznie byłem tak złym człowiekiem dla nich i taką konkurencją, takim zagrożeniem, że musieli mnie na tym Facebooku zablokować, bo takie zagrożenie im dawałem. Przykre to, ale dzisiaj poruszyłem ten temat właśnie noszony tym, że się czuję też trochę pokrzywdzony jako osoba prywatna, która nie chciała nikomu tu zaszkodzić. Zresztą ja zupełnie inne Radio Konin pamiętam, życzliwe i pozytywne dla drugiego człowieka. Pozdrawiam między innymi Piotrka i Waldka. Mam bardzo dobre wspomnienia z tamtych czasów. Mieliśmy bardzo dobre relacje i też mieliśmy fajną audycję. To było zupełnie inne logo i zupełnie inna stacja. Braliśmy wtedy jako osoba prywatna w fantastycznej akcji tutaj dla dziennikarki obecnie LM.pl. Zbieraliśmy na wózek. Ja akurat jakąś drobną kwotę płaciłem, co dla mnie była wielka radość i właśnie wziąłem udział w audycji Radia Konin, nie tego Radia Konin, które blokuje i nie potrafi po prostu zweryfikować, kogo blokuje. Być może zmieni to postępowanie. Pozdrawiam serdecznie. Ostatni raz takie tematy smutne. Kolejne materiały tutaj również. Już niebawem. Może i tego potrzebowałem, żeby to wam powiedzieć, bo cały czas mnie to gniotło. Gdzieś tam w środku. A więc do usłyszenia
na www.stacjamikrofonia.pl, na wszystkich mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie, Twitterze jako obywatel na 5, www.stacjamikrofonia.pl. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. A Radiu Konin i temu drugiemu portalowi, który się uważa za też tylko i wyłącznie regionalny, LM, bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Pozdrawiam moim zdaniem najlepszą dziennikarkę w Koninie, Iwonę Krzyżak, o której to dzisiaj wspomniałem też w tym materiale. Do usłyszenia, trzymajcie się, zapraszam na kolejne materiały. Stacja Mikrofonia.